Gość Poranka. Katarzyna Kosińska, witam, zapraszam na audycję Gość Poranka. Dzisiaj w naszym studiu jest pani Agnieszka Janowska, nauczyciel języka angielskiego w pierwszym Elo imienia Zygmunta Kracińskiego w Ciechanowie, koordynator projektu Krach Szkoła z Przyszłością. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie właśnie wspomniany projekt Krach Szkoła z Przyszłością. Ten projekt już się zakończył. Powiedzmy, jaki był cel tego projektu. Projekt miał na celu przeprowadzenie szkoleń językowych i językowo-metodycznych dla nauczycieli naszego liceum. Zorganizowany był w latach 2016-2017 i dziesięcioro nauczycieli z naszej szkoły wzięło udział w takich właśnie szkoleniach zagranicznych. Powiedzmy, kto na, na ten projekt, kto wziął udział w tym projekcie? W projekcie wzięło udział pięcioro nauczycieli języka angielskiego, którzy odbyli dwutygodniowe szkolenia językowo-metodyczne w Londynie. Ponadto trzy nauczycielki języka niemieckiego wzięły udział w szkoleniach w Niemczech. Jedna z nich była również w, w Austrii, odbyła szkolenie we Wiedniu. Dodatkowo założenie projektu było takie, żeby włączyć jak największą ilość nauczycieli, nie tylko językowców, ale chcieliśmy również, żeby nauczyciele nie językowcy, nauczyciele innych przedmiotów, w miarę możliwości wzięli udział w tym projekcie, dlatego dwóch nauczycieli. Jeden z nich był to nauczyciel geografii, drugi nauczyciel historii i WOS-u. Też mieli okazję wziąć udział w takim projekcie. Odbyli szkolenia w Londynie, typowo szkolenia językowe doskonalące znajomość języka obcego. Te szkolenia odbywały się w wakacje, czy, czy w czasie tak, roku szkolnego tak. w wakacje? W wakacje. Oczywiście tak, żeby nie kolidowało to nam z pracą. Więc dziewięć osób odbyło szkolenia w roku 2016 i jedna osoba w 2017 w ubiegłe wakacje. No, był to projekt naprawdę zorganizowany z dużym rozmachem, wymagał wielu przygotowań i, i ciężkiej pracy, ale, no było warto, na pewno było warto, bo mieliśmy okazję poznać wielu wspaniałych ludzi, nauczycieli z różnych krajów. Mieliśmy okazję przyjrzeć się różnym metodom. Nauczyciele angliści brali udział w szkoleniu w metodycznym w szkole, Avalon School of English. Jest to szkoła, która mm, może poszczycić się własną metodą nauczania, i mieliśmy okazję oprócz takich zajęć y, stricte metodycznych, odświeżających metodykę, odświeżających znajomość języka, mieliśmy okazję również y, uczestniczyć y, w zajęciach, hospitować zajęcia, oglądać zajęcia y, nauczycieli pracujących y, w tamtej szkole. Więc y, mogliśmy przyjrzeć się od takiej strony właśnie metodycznej, jak wygląda y, nauczanie tą metodą. Czyli tak naprawdę i y, y, dużo, dużo ciężkiej pracy, dużo szkoleń, dużo ćwiczeń, ale tak naprawdę to też można było pewnie trochę odpocząć, odstresować. Oczywiście. Oczywiście tym bardziej, że, że szkolenia miały miejsce w wakacje, więc też już sama atmosfera, Takiego wakacyjnego wyjazdu i nie tylko nauka, chociaż nawet te zajęcia z, z naszym nauczycielem traktowaliśmy jako no, jakąś odskocznię, prawda? To nie, nie, nie czuliśmy się jak na typowym szkoleniu, na typowym kursie. Zresztą nauczyciel nasz był tak charyzmatyczny, że było naprawdę bardzo dużo, Ciekawych rzeczy, których mogliśmy się dowiedzieć. Więc oprócz tego, no po zajęciach każdego dnia, mnóstwo zwiedzania, zaplanowaliśmy sobie co do godziny. Był szczegółowy harmonogram, żebyśmy mogli jak najwięcej z tego pobytu tam uzyskać, nie tylko, nie tylko językowo, ale też tak kulturowo. Odświeżyć sobie pewne rzeczy, no, na, na, na własnej skórze doświadczyć tego życia e, londyńskiego, tak? Więc e, no, na pewno przeżycie ogromne i, i dużo ciekawych doświadczeń, i dużo nowej wiedzy. E, tak samo nauczycielki, które przebywały na szkoleniach w Niemczech czy w Austrii e, wróciły no, naładowane nową wiedzą. Entuzjazmem. Także polecam wszystkim nauczycielom, którzy tylko mają możliwość skorzystania z takiej formy doskonalenia, doskonalenia zawodowego, bo to jest na pewno coś innego, na pewno coś bardziej ubogacającego niż, niż takie typowe szkolenia na miejscu w kraju, bo nigdy nauczyciel języka obcego nie zdobędzie takiej wiedzy tutaj na miejscu, jaką może zdobyć, będąc już w kraju, tym, gdzie mówi się w danym języku na co dzień. Ten projekt już się zakończył, prawda? Tak. Ale wiem, że trwają prace nad kolejnym projektem. Powiedzmy tak. kilka słów o tym, o tym drugim, nowym projekcie. Tak, mamy nowy projekt w tym roku szkolnym. Zaczęliśmy realizację nowego projektu. Jest to też owoc poprzedniego projektu i nawiązanych kontaktów. Otrzymaliśmy zaproszenie, nasza szkoła otrzymała zaproszenie od szkoły, od liceum z Rumunii. Abyśmy wspólnie realizowali projekt. W projekcie tym biorą udział jeszcze szkoły z Turcji, z Hiszpanii, z Islandii, z Grecji. Jest w sumie sześć szkół, które będą realizowały ten program. Ten projekt będzie trwał przez dwa lata. Temat jest dosyć taki, powiedziałabym ciężki, bo tematem tego projektu są strategie antydyskryminacyjne, antyprzemocowe. Projekt ma na celu wypracowanie pewnych ćwiczeń, różnych zajęć, które można by prowadzić z uczniami podczas godzin wychowawczych czy podczas lekcji języka obcego. A ćwiczenia te miałyby na celu naukę, tolerancji, hmm, walkę z cyberprzemocą. jest z... taki temat bardzo na czasie. Tak tak, temat bardzo na czasie są to rzeczy, o których powinno się mówić, bo, bo jednak hmm, cyberprzemoc w obecnych czasach w szkołach hmm, niestety pojawia się coraz częściej i, i uczniowie powinni być edukowani w tym zakresie. W zakresie tolerancji, jak walczyć z, z cyberprzemocą, jak przeciwdziałać, jak bronić się. Więc, no, jest to program, uważam, że bardzo potrzebny. Taki temat projektu jest bardzo potrzebny. Projektem będziemy realizować głównie. Online, ale też w ciągu tych dwóch lat odbędą się wizyty w każdej ze szkół partnerskich. Do tej pory odbyła się jedna taka wizyta. W, w ubiegłym semestrze byliśmy w szkole w Grecji, niedaleko Aten. Następna wizyta będzie miała miejsce w naszej szkole już w marcu i kolejne wizyty. W w kolejnym czasie według harmonogramu. Więc w najbliższym czasie czeka nas też bardzo dużo pracy i przygotowań, bo wszyscy partnerzy przyjadą do naszej szkoły, do naszego miasta i będziemy pracować nad projektem i poznawać e, okolice i znowu I, będą tak, wycieczki. Tak, i znowu <laughs> będą wycieczki i no i ciężka praca nad projektem też. My na pewno na temat tego projektu, jak już się zakończy, będziemy rozmawiać na naszej antenie. Nasz czas antenowy niestety dobiegł końca. Bardzo dziękuję za przybycie do naszego studia. Dziękuję bardzo. Przypomnę tylko, moim gościem była pani Agnieszka Janowska, nauczyciel języka angielskiego w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Zygmunta Kraśnickiego w Ciechanowie, koordynator projektu Krach Szkoła z Przyszłością. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.